przyszłym roku będzie was 3000. Życzę wszystkim powodzenia, życzę wszystkim ukończenia. Wszyscy jesteście zwycięzcami. Jak skończycie, to jeszcze kończymy winobranie. Zapraszam na deptak, pozdrawiam i dokąd tak ciągle biegniesz. Gorąco witam również reprezentację wszystkich sił zbrojnych, rodzajów sił zbrojnych, wszystkich żołnierzy, marynarzy i lotników, a także reprezentantów żandarmerii. Życzę udanego maratonu, a przede wszystkim, żeby nikogo nie opuścił duch sportowy w tej zacnej rywalizacji w dniu dzisiejszym. Niech wygrają najlepsi. Powodzenia. Otrzymałeś. Najgorszy sukces w życiu. W tym roku chciałem to poprawić. Udało się, wygrałem. Cieszę się bardzo. Dziękuję wszystkim za dostęp. Bo był bardzo fajny na nas. Dobieg Artur Alejasz był zielony góry zawodnik, który pojawił się jako czwarty na linii mety. A piąty jest Krzysztof Krosiewski. Tak mi się wydaje, Tomek Rybko jest sukces, jest już na mecie, a za nim na miejscu siódmym Dawid Klejber.
Także mamy już siódmego zawodnika na meczu. Oczywiście wszyscy doskonale to są, wierzę, że to są zawodnicy wojskowi. Dawid Playmore na miejscu siódmym. Tomek Grycko na miejscu szóstym. A na miejscu ósmym z numerem 1239. Wygrał z Korelem, wygrał z Radą, a przez pierwsze dziesiątkę. Zamykam pierwszą dziesiątkę. I Mateusz zaczął biegać po maratonie. Pierwszego naszym mistrzostwie biega przełajowych tylko na 4 km. Specjalista od 3 przeszkodami, od 1500 metrów. To dziś wojskowa rywalizacja. Katarzyna Kowalska, mistrzynią wojska Pęckiego. Katarzyna Kowalska, mistrzynią Pęckiego. Nowika. Zielona uśmiechnięta, zadowolona, szczęśliwa. Zadanie wykonane, rozkaz wykonany, jest dobrze. Katarzyna Kowalska. Zwycięzczynią zarówno Tydzień, dwa tytuły mistrza Wojska Polskiego. Cieszę się, że mogłem się odegrać za rok poprzedni. Chciałem tu przyjechać, pokazać swoją wysoką dyspozycję. Trasa ciężka, jeden z cięższych półmaratonów w Polsce. I godzina 25, bardzo oczywiście brutto minęła. Także netto jeszcze można tydzień się popilę, a tutaj czas 1.07.08. Mariusz Sitnicki, numer 1202, też jest na mecie. A w numerem 640, żeby rywać tempo. Cieszę się, że taktyka, którą chciałem zrealizować i zrealizowałem, zaprocentowała zwycięstwem, no i mogą się odegrać. Na pół metku biegliście we czwórkę, to potem... Marcin Janiak, 1340, to jest kolejny zawodnik, który... Nie oglądałem się do tego, do 15 km. Bieg ze mną Bartek Nowicki i Damian Kaba. Rafał Kowalski, natomiast 15, do 15, także już na mecie. Do 10 biegiesz z namiarki. A zaraz za nim się poukładali Łukasz Stadurski, 1116. I kolejna zawodniczka, szósta, jak dobrze liczę, z numerem 1230, Monika Andrzejczak. Szósta wśród pań. Z swoim tempem. Czyli teraz tylko przygotowania na mistrzostw wojska w przełaju, tak? Kolejna szansa medalowa. Dawid Tomanowski, numer 399. Trzeba troszeczkę postartować, potem troszeczkę wypocząć. No to trenerali się postawić. Taka informacja tylko dla was, że jakbyście widzieli zawodników, no tak jak Marek, to znaczy, to jest rywalizacja nie wojskowa. Jak najbardziej udany. To są, to nie jest rywalizacja wojskowa. Zrealizowałem go. Może nie w 100%, ale nie ma imienia. W 85-90%. Akurat zapamiętam. I Ania już też jest na mecie. Anna Łukasiewicz, która chyba w tej chwili ma jeszcze tyle energii, że Jan Jacek, który jeszcze finiszował, zanim następny Jacek. Tak, bo wszyscy mieli na imię Jacek, na mecie byłoby łatwiej spikerować. Od samego początku starałam się znaleźć jakąś grupę towarzyszącą i taką znalazłam. A potem starałam się utrzymać równe tempo i biegłam, że tak powiem, sama lub znajdowałam gdzieś po drodze grupę terminowego. Biga Częstka, która poniżej 2 godzin jaża wpadła na metę, jest zadowolona, szczęśliwa, chyba o to chodziło. Z bardzo dumnym synem, Kuba mówi, że jest bardzo dumny w jadzie. Jadzia Kuba jest dumny. Zapraszam serdecznie pana pułkownika Dariusza Parylaka na scenę do ceremonii dekoracji. Szef szkolenia 12 dywizji zmechanizowanej. I pan pułkownik Jacek Kieliński, dowódca 5 pułku artylerii, dekorują dzisiaj mistrzynię, medalistki mistrzów Wojska Polskiego. Zauważyłem, że wszyscy specjaliści od 3000 metrów z przeszkodami teraz półmaratony biegają. I zwycięzcy dzisiejszej rywalizacji, jak było już widać na wcześniej na podium, 12. Dywizja zmechanizowana Szczecin! Thank you.
Dziękuję kapitanom drużyn, dziękuję pułkownikom, dziękuję panu Chorążemu.